Dzisiaj jesteśmy w kukurydzy, w ogólnopolskim Dniu Kukurydzy Cukrowej. Dzień dobry, Maria Biust-Grost, Hazera, Grupa Nagre. Dzień dobry, Wojtek Kopeć-Jara. Ogólnopolski Dzień Kukurydzy Cukrowej. Odmiana? Kiara. Chyba najporządniejsza na tej kolekcji, tak mi się wydaje. Kiedy była siana? 13 maja. Czyli dzień później jak rok temu. W zeszłym roku. Tak jest. Marysia, powiedz, tu byłaś więcej razy na tej plantacji, co się działo w sezonie? Sezon jest dosyć trudnym, specyficznym sezonem. Jest sucho, w ogóle zaczął się bardzo ciężko dla producentów. Susza, niskie temperatury w nocy. Brak opadów przez kolejny miesiąc spowodowały, że kukurydze nie radziły sobie tak jak w zeszłym roku, co też troszkę tutaj widać na tej plantacji. Ale mimo to kukurydze takie jak nasza, Kiara, dały radę, wzmocnione nawozami z firmy Jara. Ty możesz coś więcej na ten temat powiedzieć. Był Super Start, czyli nawóz na bazie mocznika i saletry wapniowej. Unikatowy produkt, bo trzy formy azotu w jednym produkcie, 34% azotu. Myślę, że w bardzo fajnej, na bardzo fajnym poziomie tak. Cena. Oraz Jara Mila Korn. I tutaj może z tym kornem coś dopowiem. Dla tych producentów, którzy robią bardziej pod Kraków, pod Warszawę, tą pierwszą kukurydzę, chcą ją przyspieszyć, chcą uzyskać to, żeby termin zbioru był bardziej zależny od terminu siewu. Wtedy lepiej będzie, jeśli sięgniemy w nawożeniu po Jara Mila Complex. Ta polifosfaranowa forma fosforu bez chlorek, czyli nawóz oparty na siarczanie potasu, pomaga zachować nam po prostu okno zbiorcze. Okej, okay. I pewnie lepiej też jest kolba wypełniona. Jeśli mówimy o świeżym rynku, to kolba musi być tak, piękna. Natomiast pod kątem kolby był tu dolistnie cynk, fosfor z cynkiem, Jaravita Zea Trel. No i swego czasu robiliśmy tematy z worem. Z worem trzeba uważać, w kukurydzy nie można go podać po prostu zbyt wcześnie, bo najzwyczajniej w świecie nie zadziała. Optymalny termin aplikacji boru dolistnie jest to jakieś 2 tygodnie przed wiechowaniem. Mhm. I teraz jeśli ktoś ma zezwolenie małoobszarowe i wykonuje zabieg na omacnicę, ten termin się po prostu pokrywa. Bor podany wcześniej po prostu nie zdąży, nie jest w stanie tak długo utrzymać się w roślinie, żeby zadziałać, a tu właśnie chodzi o to, żeby popracować na kolbie, kolba pojawia się troszkę później pod kątem dobrego uziarnienia. Kiara na nawozach Jara.